Kiedy w beton się tarczę wsadzi, ona się wyczyści, wiesz. Tutaj będziesz miał, tak. I dajemy sterowce, tak? Nagrywam. No, nie było mnie godziny, a tutaj proszę, chałupa już cała stoi. Tak, na wysoko w gnieździe siedzi. Tak, proszę Państwa, piękny soku. I dorodny soku w gnieździe. Dorodny. No co, przykręcamy. Wycinamy teraz, wycinamy tutaj teraz drzwi i okno. Weź paluszek. Czekaj. Nie, nie, tu jest łączenie. Daj tu, tu. Tu gdzieś. Tu masz łączenie. To się odcięłeś 28. To masz 22 powinno być, tak? 13. Tak, 13. Takie kawałki będziesz dawał? No. No bo dasz dwie dziury, dasz, wywiercisz i później może pęknie. Ale dwie dziury, po co dwie dziury? Po jednej damy. Po jednej? No przecież z wierzchu będziesz dawał po jednej śrubie. Po jednej dasz. Po jednej. Jeżeli coś, to mam takie i możemy złapać. Robią znaczy mi te dwa kołki i teraz wszystko wymienię. Pamiętam. Bogosław. Przejdzie sobie pod koła. Bogosław, słyszysz? No. Słuchaj, ty to piękny film nagradzisz. To teraz to tam wiesz. Tu musimy ładnie ubrać elegancko. No to... Coś takiego będzie chyba. No coś takiego tam te 3 metra to może do mnie pójdzie kamień, tak? Może się uda, wiesz? Uda się. Bam, bam. No zobacz. Tylko trzeba było wyciąć. Dobra, tu na razie kładę. Zobacz, tu masz folię. Nie przepinaj. Wysiałam tam wiertełka różne i mam bardzo cieniutkie wiertełka. Nie, tam są z boku takie położone. Zamontowania tej peksy. Czego? Bo? Jest naprawdę ciężko teraz to włożyć. No. A jak dach zrobisz, to później pleksy jeszcze gorzej. No nie, masz dachu, to jeszcze masz szansę, że możesz... Słuchaj, Julej, nie, pleksy założę, dawaj. Położę na ten bok i od środka będziesz miał dobry dostęp. No. Nie. Co? Należąco zrobisz i wtedy przywiercisz i wszystko w powietrzu, gdzie? Wiercisz, trzymasz i tego, no bez sensu. Czemu mówi, dawaj na tamten bok przewrócimy? Na okienka do spodu i będzie lepiej, no i lepiej będzie. O, ja sobie pozycję przyjąłem. A tu z tej kłócni jest pych, pych na ziemi, położysz, ułożysz sobie ile chcesz. Daj, daj mi wiertarkę. Gdzie ona, a tu? Nie ma, poszło z wiertarkę. Daj mi jeszcze tutaj tą fleksję teraz, piękną. Pięknie przyjętą. Bo ona będzie od środka. Tak. Mogę iść tylko tam trzymać to. Nie, tylko tak chcesz się zorientować.
Gdzie ten tutaj te, tak? Dobry człowiek. Dobra. I teraz to już będę wiedział, że to jest. Wziąłeś od razu kilki, żeby wrzucić dwie duże. Trzymamy. Styropianin. Trzymaj tylko mniej więcej tak i już. Trzymaj mniej więcej tak. I mówią tak, czekaj, jak on tam mówi? Jak ostatnio mówili? Słuchasz coś tam. Słuchaj, dobra, jest, jest, jest. Tak? Jest. No, bo to... Tak, moi kochani falkofani, przykręcamy górną szynę. Skórzaną rękawicę, potem leci w nieba toń, bo sokoła to wędrowiec, wciąż wędruje tu i tam. Płyń po niebie jak żaglowiec, przynieś trochę szczęścia nam. Sokole, sokole, co tam widzisz? Na dole latasz bardzo wysoko, kłaniasz ty się obłokom. Sokole, sokole, co tam widzisz? Na dole latasz szybko, tak jak wiatr, od Bałtyku aż do Tatr. Dzieci proszą, hej sokole, przynieś trochę słońca nam. Dobrze dzieci, mów co, pukam już do nieba bram. I zapukał pierwszy promyk słońca, już w pokoju był. Sokół tylko ruszył wąsem i wysoko gdzieś się zbił. Sokole, sokole, co tam widzisz? Na dole latasz bardzo wysoko, kłaniasz ty się obłokom. Sokole, sokole, co tam widzisz? Na dole latasz szybko, tak jak wiatr, od Bałtyku aż do Tatr. Sokole, sokole, co tam widzisz? Na dole latasz bardzo wysoko, kłaniasz ty się obłokom. Sokole, sokole, co tam widzisz? Na dole latasz szybko, tak jak wiatr, od Bałtyku aż do Tatr.